Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska, a także w Centrum Edukacyjnym Sudety. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z Elżbietą Cygan. Witaj Elu, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry, witam Cię Rafale, witam Państwa, zapraszam na naszą rozmowę kolejną. Elu, mam do Ciebie takie pytanie, czy jak ktoś porównuje sytuację z tego roku polską, międzynarodową, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, z sytuacją z 1939 roku, najczęściej tuż sprzed wojny, 31 sierpnia 1939, wojny jeszcze nie ma, ale tą wojnę to czytamy w różnych książkach, w różnych artykułach, wspomnieniach, już się czuło. Czy ty uważasz, że mamy podobny okres, że w zasadzie wojna, przed którą niektórzy ostrzegają, tak naprawdę już się zaczęła, już ona trwa, tylko na razie jeszcze nie zbiera takiego krwawego żniwa, zwłaszcza na terenie Polski, bo gdzie indziej już ludzie giną? W odpowiedzi, Rafał, na Twoje pytanie można przyrównać sytuację z 1939 roku, z sierpnia 1939 roku i porównać ją, porównując ją do obecnej sytuacji, one są bardzo podobne. Wówczas też byliśmy, Józef Beck podczas przemówienia w Sejmie Polskim chyba w maju 1939 roku, oczywiście tym słynnym jego przemówieniu, gwarantował, że oczywiście Polska nie odda nawet guzika i pokój za wszelką cenę. Także to już wtedy żeśmy się przygotowywali do tej wojny, tak? Mieliśmy pokonać Hitlera, mieliśmy nawet zbombardować Berlin. Oczywiście wierzyliśmy w naszych sojuszników, we Francję i Anglię, którzy nam udzielili gwarancji, a nawet 3 września, kiedy Hitler zaatakował Polskę 31 września, no to 3 września i Francja i Anglia oczywiście wypowiedziały III Rzeszy wojnę. No ale co z tego wyniknęło? No ostatecznie zostaliśmy sami, zwłaszcza potem jak nasi rządzący opuścili przez Zaleszczyki niecałe 2 tygodnie ojczyznę, zostawiając nas samych, kiedy z drugiej strony zaatakowała nas sowiecka Rosja. I teraz też są buńczuczne zapowiedzi, oczywiście złowrogi wraży Putin, politycy chcą go wciskać w ziemię i w ogóle no, postawić się temu agresorowi, temu bandycie i tak dalej, więc no, wiadomo, politycy mówią co chcą, my musimy oczywiście wypełnić lukę, jak to stwierdził pan obecny minister obrony Kosiniak-Kamysz, że oczywiście jak przyjdzie co do czego, no to Polska, żołnierze, tak, wypełni lukę NATO. Pan Tusk pojechał na Ukrainę, kontynuuje politykę pisowską, więc dalej będziemy wspierać Ukrainę, oddawać jej wszystko, żeśmy już wszystko, jeśli chodzi o wyposażenie militarne i tak oddali, natomiast dalej finansowo i we wszystkim będziemy Ukrainę wspierać, a także teraz będziemy ją wspierać polskim mięsem armatnim, bo oto Władimir Żeleński jakiś czas temu zapowiadał, że będzie mobilizacja, potrzebują około 0,5 miliona żołnierzy na front ukraiński. No ale teraz zdaje się, te rachunki się zmniejszyły, te liczby się zmniejszyły chyba do 300 tysięcy, ponieważ te 200 tysięcy akurat, no to właśnie to jest ten polski wkład, to jest ta polska luka, która zastąpi tych Ukraińców. Rozumiem właśnie też, że ta ustawa o obronie ojczyzny, a teraz także podpisane rozporządzenie o przymusowej, może nie przymusowej, to się tak nie nazywa, tylko o obowiązkowej służbie wojskowej, które weszło w życie, rozporządzenie z 7 marca, natomiast weszło w życie nomen omen Wielki Piątek 29 marca. No i właśnie te zapowiedzi o powołaniu około 230 tysięcy rekrutów, czy można by tak powiedzieć, żołnierzy, czy i żołnierek, kobiet i mężczyzn. I ten okres, ten wiek poboru właśnie w Polsce, 18 rok życia, aż nawet do 60 roku życia, podczas gdy na Ukrainie ten wiek poboru to jest, zdaje się, o ile pamiętam, 27 lat. A więc polscy chłopcy, polskie dziewczęta, jeszcze nastolatkowie mają iść i umierać za obcy kraj, za obce interesy, tak? Natomiast Ukraińcy uciekli z Ukrainy, mają się dobrze w Polsce między innymi, świetnie się tutaj mają, korzystają z naszych zasiłków i oni nie muszą bronić swojego kraju, to Polacy mają tam jechać i umierać za Ukrainę. Więc tak to po prostu wygląda i sytuacja całkiem podobna do tego z sierpnia 1939 roku i oby nie stała się bardzo podobna do kampanii wrześniowej 1939 roku. Oby tak się nie stało. Jak oceniasz osoby, które się w Polsce angażują w tak zwany ruch antywojenny, ruch pacyfistyczny, pokojowy, bo dla mnie w tym ruchu przede wszystkim brakuje pewnego fundamentu. Jedni mówią, że wojna jest zła sama w sobie i wychodzą z jakichś przesłanek nawet lewackich. Z jednej strony mówią, że walczą o pokój, a z drugiej strony wprowadzają na przykład te agendy właśnie kilkuliterowe, które mają promować prawa różnych społeczności dewiantów. No jeżeli ktoś optuje za dewiantami, to na pewno nie jest to opcja pokojowa, bo ktoś po prostu doprowadzi do wojny nawet domowej, cywilizacyjnej, ideologicznej i tak dalej, tożsamościowej. Z drugiej strony są ludzie, którzy niby walczą o pokój, ale są również agresywnie antykatolicy, czyli tak naprawdę znowu kolejny element często wojny domowej. No, jest dużo takich różnych sprzeczności. Moim zdaniem, jeżeli ten ruch pokojowy w Polsce nie stanie na jakichś wspólnych, mocnych fundamentach ideowych, fundamentach polskich, narodowych, fundamentach chrześcijańskich, katolickich, no to niestety to będzie jak taka chusta rozdzierana przez poszczególnych liderów. Pamiętajmy, że od roku już kilka rozłamów i kilka kłótni wśród tak zwanego polskiego ruchu antywojennego czy polskiego ruchu pokojowego się wydarzyło. Czy ty uważasz, że bez podstaw ideowych, cywilizacyjnych możliwe jest budowanie ruchu antywojennego? No, Właśnie nie uważam, żeby to było możliwe, ponieważ ludzie muszą sobie uświadomić, jeżeli jakkolwiek mają bronić swojej ojczyzny, czy o cokolwiek walczyć, muszą sobie uświadomić te podstawy, właśnie za co walczy, za co są w stanie oddać nawet życie, co jest najważniejsze, co jest wartością, na czym zbudowana jest ta nasza właśnie polska tożsamość. Bez tego to się nic nie uda, no to rzeczywiście na Ukrainę jeżdżą najemnicy, którzy za to dostają pieniądze i tam walczą z własnych takich prywatnych pobudek, które nie mają nic wspólnego z walką taką honorową czy walką o obronę jakiejkolwiek wartości. To są zwykli najemnicy, często właśnie z jakąś przeszłością kryminalną, którzy nie mają żadnych skrupułów co do jakichś humanitarnych zachowań, nawet na takiej wojnie, o ile w ogóle można mówić, że wojna jakikolwiek ma obraz humanitarny, bo nie ma. No ale na wojnę jadą najemnicy i to są zwolennicy wojny, bo tam można zarobić, tam można, że tak powiem, no nieraz i życie stracić, ale wielu zrobiło interes życia na wojnie i nie mówiąc już o przygodzie, ale wydaje się, że po tej stronie antywojennej też są najemnicy. I to z różnych stron, różnych ideologii, globalistycznych, satanistycznych, no właśnie związanych z różnymi ideologiami różnych zboczeń. I no, dlaczego w sprawę pokoju nie angażują się ludzie, że tak powiem, czystego i prostego serca? Bo są tacy, którzy na tej akcji niby pokojowej też chcą upiec jakiś interes. No. To znaczy ci ludzie prostego serca, często naiwni, którzy swoje informacje, swoją wiedzę pozyskują tylko poprzez media głównego nurtu, to co im tam podadzą, i oni są w stanie właśnie wierzyć w te wszystkie jakieś tam, powiedzmy, narracje, a często to wynika też z faktu, że nie czują się zagrożeni, myślą, że ich to nie dotyczy. Często ci ludzie prawego serca, już jeśli chodzi o powiedzmy wiernych Kościoła katolickiego, no to oni już tak zostali, że tak powiem, ten nowoczesny, modernistyczny katolicyzm nauczył się takiej bierności, że wszystko Pan Bóg za nim załatwi, że w ogóle to trzeba kochać wszystkich, trzeba być pokojowym, trzeba być biernym i w ogóle to tylko się módlmy i Pan Bóg do niczego nie dopuści i w ogóle nic nie róbmy i ja się nic nie będę wtrącał i w ogóle to wszystko, wszyscy ludzie są fajni, wszyscy się ludzie kochają, to jest super, więc mnie to na pewno nie dotyczy, no bo tak jak mówię, jedzenie jest w hipermarketach, woda jeszcze jest w kranie, no więc jest jeszcze dobrze, no ale my jesteśmy dobrzy, my myślimy, że ta wojna jest gdzieś, nas tu nie dotyczy. No i myślę, że to jest jeden z głównych powodów takich, że ludzie zwykli, tak zwanego prawego serca, nie angażują się, nie interesują się, że to może za chwilę się zmienić, że wojna tu może być, wróg u bram i nikt się nie będzie z nimi liczył. Ci wszyscy, którzy, nie wiem, mają jakieś majątności, mają jakieś domy, no coś zdobyli, żyją w pięknym miejscu, oni sobie nie wyobrażają, że jakaś bomba może spaść na ich nieruchomość, na ich dom. No ale, rządzący są bardziej roztropni. Już trenują na lotnisku Okęcie ewakuację z Polski. Już historia szosy zaleszczyckiej, gdzie to była hańba sanacji. Sanacja tak zakończyła swoje rządy rozpoczęte przewrotem majowym w 1926 roku. Właśnie we wrześniu 1939 roku na szosie do Zaleszczy, gdzie no, uciekali, gdzie po prostu aż trudno było ich dogonić. Tam był pewien sposób wyścig szczurów do granicy rumuńskiej. Czy no to też jest jedno z podobieństw do roku 1939, bo już się wprost mówi, że są przygotowywane samoloty, są plany ewakuacji, ćwiczone są i tak dalej, więc to wszystko bardzo, bardzo źle rokuje. No, oni nawet, zdaje się, przygotowali w ten sposób teraz tą modernizację wyborczą, że zdaje się wszyscy członkowie jakichś tam władz samorządowych, kandydaci do tych władz, władze samorządowe, no ci wszyscy, którzy biorą udział w sprawowaniu władzy, pracownicy instytucji takich właśnie publicznych, no to oni są wyłączeni spod mobilizacji, tak? Że ich to ma nie dotyczyć. No więc już ułożyli nawet ordynację pod siebie, tak? To znaczy właśnie wy tutaj, ci właśnie to mięso armatnie, wy tutaj zwykli zjadacze chleba, bo my oczywiście, ja to mówię z sarkazmem, jesteśmy od was lepsi, my jesteśmy ważniejsi, no to my musimy się uratować, natomiast was tutaj poświęcimy. Tym bardziej, że tu, bo coś trzeba z tą Polską zrobić, a szczególnie z tymi tutaj mieszkańcami Polski, bo powiedzmy kraj bogaty w różne złoża strategiczne, metale ziem rzadkich, też i zasoby wody, więc ci, którzy nie posiadają z tych regionów świata, którzy tej wody nie posiadają i nie mają tylu zasobów, bardzo chcieliby je zasiedlić, zresztą już ten cały plan został już dawno opracowany, więc tylko się trzeba pozbyć tych Polaków. Coś trzeba z nimi zrobić. Więc myślę, że tutaj jest po prostu odpowiedź, tak? Mhm. Przeciętny Kowalski nie myśli właśnie w ten sposób, że to także jego dotyczy, a głównie jego dotyczy. Że tak zostaną stworzone, bo wystarczy w tej chwili, Rafał, no tak jak sytuacja jest napięta, wystarczy, a myślę, że już taki plan jest przygotowany, jakaś prowokacja z jakąś, nie wiem, zbłądzoną bombą, już to przecież się przerabiało kilka razy w ostatnim czasie, lub jakiś tutaj, no nie wiem, to co się stało pod Moskwą, tak, więc u nas być może też się przygotowuje jakąś taką napaść i strzelaninę na jakiś samolot, na jakieś lotnisko, coś, jakiś wybuch, coś pewnie jest już dawno zaplanowane, więc wystarczy zrobić taką prowokację, zrzucić na Rosję, no więc wiadomo, czym to się zakończy, więc myślę, że to już niedługo, no myślę, że teraz te wybory są, ale już w lecie myślę, że jakaś taka prowokacja zostanie wykrojona, żeby nas do tej wojny czynnie, że tak powiem, zaangażować. No, obyśmy się nie dali sprowokować, chociaż ja niestety, patrząc na polski naród, polskie społeczeństwo, przepraszam, w 2024 roku, no widzę, że niestety prowokacja może się okazać skuteczna z fatalnymi dla nas skutkami. No myślę, że tutaj warto przypominać takie postaci z historii, które właśnie mówiły o ekonomii krwi, o takiej twardej i rozsądnej geopolityce, czyli cała szkoła polityczna obozu narodowego. Roman Dmowski, jego następca Jędrzej Giertych, prawda? Adam Doboszyński i inni, którzy no, uczyli Polaków tego myślenia politycznego i geostrategicznego i uczyli ekonomii krwi. Nie byli to na pewno pacyfiści. Oni chcieli, żeby Polska była silna i zdolna do obrony swoich granic, swojego terytorium, swojej ludności, ale z drugiej strony wiedzieli, że jeżeli w starciu z jakimś innym państwem nie mamy szans, no to powinniśmy szukać innych metod, a nie metody siłowej, nie metody krwawej, czyli raczej trzeba było szukać jakiegoś pomysłu na zimną wojnę niż na taką, która by nas po prostu zniszczyła i osłabiła. Czy chcesz jeszcze coś dodać? Bo myślę, że wiele wątków żeśmy poruszyli. Jest to też zajawka do naszych kolejnych rozmów. Jak będą jakieś pytania w komentarzach, to chętnie na te pytania odpowiemy. Czy uważasz, że czegoś ci jeszcze w tej naszej dzisiejszej rozmowie dotyczącej wojny i pokoju i porównania z 1939 rokiem, czy coś ci zabrakło? Chcę tylko powiedzieć, że my powinniśmy właśnie dążyć za wszelką cenę pokój. Pokój tak, wojna nie. Nie dawać, nie ulegać prowokacjom, najlepiej wyłączyć te główne media i zacząć i włączyć myślenie. Ludzie muszą sobie uświadomić, że to, jeżeli politycy rozpętają tą agresję, tą wojnę rozszerzą właśnie na nasz teren, to tak jak mówię, to już nie będzie fajnie, już nie będzie przyjemnie. Zostanie prowadzony stan wojenny trwający pewnie przez wiele lat. Mówię, być może dojdzie tu do działań wojennych właśnie na terenie Polski, nawet do podziału kraju, do zniszczenia gospodarki, do strat w ludziach. Zacznie się od niedoborów, a może potem nawet dojdzie do jakiegoś głodu, czyli to oznacza całkowitą likwidację Polski, całkowitą likwidację nas. I o to chodzi tym globalistom, tym wszystkim satanistycznym siłom, które do tego dążą do zniszczenia naszej cywilizacji, także Polski od wielu setek lat. Tak? Do tej pory im się dzięki Bogu nie udawało, ale być może teraz, kiedy my jako naród ulegliśmy myślę, że ulegamy, bo może jeszcze do końca nie, zbiorowej apostazji, na to, na co pozwalamy, to jakich ludzi wybieramy do władz tego kraju, do rządu, na co się zgadzamy, na co przyzwalamy, to jest rzecz straszna. I tak jak mówię, Pan Bóg może nam po prostu pomagać, jeśli my sami sobie będziemy pomagali. Ale cierpliwość się może skończyć Pana Boga. Cierpliwość się może skończyć i jeżeli pragnie, żebyśmy się nawrócili, żebyśmy właśnie na powrót stali się społeczeństwem czy narodem wierzącymi katolikami, to jeżeli my nie odpowiadamy na te jego wezwania, no to doświadczy nas w inny sposób, tylko nie wiadomo, czy my przetrwamy. Przetrwamy jako naród i przetrwamy jako zwykli ludzie, pojedyncze osoby. Także tutaj jest to bardzo niebezpieczne i ludzie powinni się po prostu opamiętać. Tak jak mówię, no teraz są jakieś wybory samorządowe, wszystko super się dzieje, jakby nie było tego wszystkiego zagrożenia i będą obiecywać cuda na wierzby, co tam nie zrobią, chociaż taki radny, co on może zrobić, ale on już będzie zapewniał tutaj jakąś tam walkę z globalnym ociepleniem i z czym jeszcze jakieś głupie zastępcze tematy, które nie mają nic wspólnego z aktualną rzeczywistością. I dalej ludzie pójdą zagłosować i po prostu skończy się znowu, że wybiorą kolejnych swoich oprawców, a potem będą ciągle narzekać. Tylko mówię, teraz już jesteśmy nad przepaścią. Jeżeli nie cofniemy się, no to po prostu wpadniemy tam wszyscy. I to na pokolenia. I Polski już nie będzie. To może tyle tym smutnym akcentem, bo sytuacja jest smutna, niebezpieczna, może jeszcze nie tragiczna, ale idąca w bardzo złym kierunku. Chciałbym zakończyć rozmowę z Elżbietą Cygan, liderką Centrum Edukacyjnego Sudety imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To jest wielki patron, który pokazał, że w bardzo trudnej, tragicznej, antyludzkiej sytuacji, w jakiej się znalazł, w koncentracyjnym obozie Auschwitz, po prostu tam potrafił zachować nie tylko swoją wiarę, nie tylko swoją polskość, ale po prostu zwykłe człowieczeństwo. I o to w zasadzie chodzi. Dziękuję Ci bardzo, Elu. Maksymilian Maria Kolbe był kapłanem, był zakonnikiem, był człowiekiem wiary i człowiekiem niekompromisowym, bezkompromisowym. Nie szedł na żadne tak oznaczało u niego nie. No właśnie, takich ludzi nam potrzeba. No, święci są właśnie tym dla nas takim drogowskazem, takim przykładem, takim wzorem, który powinniśmy naśladować. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem była Ela Cygan. Dziękuję Ci, Elu. A teraz jeszcze Państwa bym bardzo prosił o oglądanie naszych programów na różnych kanałach, i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA, i na VK, a nawet na Odyseę. Bardzo dziękujemy i prosimy o jeszcze, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy tutaj z Państwem, nie nagrywalibyśmy filmów od kilkunastu lat. Dzięki Państwu możemy to robić i mamy nadzieję, że dalej będziemy mogli to robić. Jeżeli chcą Państwo nas wspomóc, prosimy o wpłaty na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu, a także ewentualnie o 1,5% podatku rocznego. W opisie do filmu jest informacja, jak to można zrobić. No i oczywiście polecamy książki. Książki i produkowane, i wydawane przez nasze wydawnictwo Centrum Edukacyjnego, jak i przez autorów z nami zaprzyjaźnionych. Z naszego wydawnictwa to oczywiście książki w 2 seriach wydawniczych. Jedna seria to jedynie Prawda jest ciekawa. Tam są 2 książki o Piłsudskim i sanacji. Bardzo ważne, żeby się uczyć na błędach i ich nie powtarzać. Piłsudski i sanacja to były 2 bardzo trudne rozdziały w historii Polski, które trzeba po prostu przerobić i nie powtarzać tych błędów. Polecam książkę o Kresach Wschodnich. Kresy Wschodnie źródłem siły i potęgi Polski. Bardzo ważna książka, i historia, ale też współczesność. Tu są między innymi plany, uchwały organizacji ukraińskich nacjonalistów, które powstały pod koniec XX wieku i są bardzo aktualne teraz na początku XXI wieku. 3 książki z mapą Gomberga na okładce o kulisach II wojny światowej. Od tego się zaczyna, że ktoś namaluje, narysuje jakąś mapę, wymyśli sobie jakiś nowy światowy ład i właśnie realizacji tego nowego światowego ładu była podporządkowana II wojna światowa. Tutaj bardzo ważne teksty w tych książkach, bardzo polecam. No i te postaci wielkich Polaków, między innymi Jędrzej Giertych jako kontynuator Romana Dmowskiego, jako myśliciel narodowy i katolicki, jako pisarz, działacz, wielka postać. Oczywiście książki w serii Gorące tematy, książka francuskiego autora Pierre de Villemarais, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, bo te same banki z Wall Street, banki z City of London oraz z Hamburga finansowały zarówno Lenina, Trockiego, jak i później Hitlera, warto o tym wiedzieć. I książka niemieckiego autora Henneke Kardella, Hitler założycielem Izraela. Myślę, że bardzo ważna, żeby też zrozumieć sytuację w strefie gazy i w ogóle na Bliskim Wschodzie. Tu jest dużo wątków, które są, można powiedzieć, cały czas aktualne. No i książki o zagrożeniach dla chrześcijaństwa, dla naszej cywilizacji. Inny francuski autor Arnaud de Lacy. Wydaliśmy 2 jego książki. New Age, Nowa Religia, a także Masoneria, czyżby papierowy tygrys. Są to książki godne polecenia. O wojnie na Ukrainie książka Ukraina między wojną a pokojem, zbiór publicystyki na ten temat, a także książki Henryka Pająka, pokażę może 2 książki. Książka z łagru do eurołagru. Niektórym się wydawało, że wychodząc z łagru sowieckiego już żeśmy złapali Pana Boga za nogi, natomiast no, ten łagier, eurołagier nie jest wcale lżejszy dla Polaka, dla katolika, dla osoby, która wyznaje pewne poglądy tożsamościowe. I inna książka Henryka Pająka, Idą po Polskę. O tych wszystkich, którzy ze wschodu, z zachodu, a także z Bliskiego Wschodu idą po Polskę, żeby tutaj rządzić, żeby nas okraść, żeby nas zdominować, żeby nas zniszczyć. Myślę, że książki Henryka Pająka zawsze wzbudzają wiele refleksji, dają dużo do myślenia, są godne wszelkiego polecenia. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, wszystkiego dobrego, do widzenia i z Panem Bogiem.